Politycznie te miasta włoskie też funkcjonują zupełnie inaczej, niż by to chciało średniowiecze. Kiedy zaczynały się wyzwalać, znaczy oczywiście bez przesady, to znaczy one są średniowieczne, tak, one są zanurzone w tej cywilizacji średniowiecza, ale kiedy zaczynały się wyzwalać na przykład, kiedy tak gdzieś około X-XI wieku miasta północnych Włoch uznały, że nie potrzebują nad sobą żadnych urzędników cesarskich ani żadnych biskupów, tylko chcą się rządzić same, zawiązywały się w nich tak zwane komuny, czyli wspólnoty. I to było coś, co niesłychanie uderzało, zwłaszcza kościelnych teoretyków zajmujących się polityką, ponieważ typowa relacja w świecie feudalnym to jest relacja pionowa. Jest senior, który ma swojego wasala pod sobą, ten wasal ma pod sobą swojego wasala, gdzieś na samym dole są chłopi, którzy są po prostu poddanymi. Tak? Ale relacje, które łączą ludzi, łączą słabszych z silniejszymi generalnie. Tymczasem komuna opiera się na takiej oto zasadzie, że mieszkańcy miasta, oczywiście umówmy się, nie wszyscy, najczęściej tylko najbogatsi i tak dalej, ale łączą się w sprzysiężenie, umawiając się ze sobą nawzajem, że będą o to tworzyli wspólnotę i walczyli o swoje prawa jako właśnie jakby do samodzielnego rządzenia miastem. Czyli miasto wytwarza, podstawowa relacja, którą miasto wytwarza na samym początku swojego właśnie jakby takiego odzyskiwania samorządności, to jest relacja pozioma. Ja i wszyscy inni członkowie mojej wspólnoty. Nadal oczywiście porządna średniowieczna zasada, że nie ma człowieka, który nie jest osadzony jakoś w relacji do innych ludzi, że moje, nie wiem, prawa, tak, moje miejsce w świecie zależy od mojego osadzenia, ona w komunach miejskich jest nadal spełniona. Tak? Nie, w mieście nie jestem samodzielnym atomem poruszającym się wśród innych atomów, tylko właśnie jestem członkiem stowarzyszenia. Poza tym jestem członkiem cechu, prawda, o tym wspominałam. Jestem jakoś umiejscowiona właśnie w bardzo ścisłej tak naprawdę sieci powiązań, która łączy ludzi w mieście, ale właśnie w mieście ona jest dużo bardziej spłaszczona i dużo bardziej pozioma niż na tej feudalnej wsi właśnie z jej bardzo wyraźną taką pionową hierarchią. Więc miasto jest inne również pod tym względem. Jak się studiuje historię tych miast północno-włoskich, zwłaszcza w średniowieczu, to jest oczywiście nie do ogarnięcia, tak, bo tam po prostu non-stop są, poza tym, że miasta walczą między sobą, to w poszczególnych miastach walczą różne frakcje. Te frakcje się jakoś pozycjonują wobec wielkich konfliktów, na przykład konfliktu cesarsko-papieskiego. Tak? Jedne miasta są bardziej za cesarstwem, drugie są bardziej za papieskiem. No wiadomo, ten konflikt nie omija tych miast włoskich, trzeba się właśnie jakoś wobec niego ustawić. Tak? Oprócz tego są różne frakcje oparte na prywatnych animozjach i sympatiach. Nie przypadkiem Romeo i Julia jest osadzony w Weronie. Tak? No, jakby Szekspir nie był człowiekiem dobrze wykształconym, ale to, że w miastach włoskich są rody i ze sobą walczą, to akurat wszyscy wiedzieli w tym czasie. A więc te miasta są niesłychanie dynamicznymi strukturami. Bardzo często na przykład jest tak, że różne instytucje miejskie powstają właśnie w wyniku jakichś konfliktów wewnętrznych. Tak? Stare instytucje władzy źle działają, więc na przykład powołuje nową, która istnieje obok starych i teoretycznie ma je kontrolować, ale potem zostaje przejęta przez kogoś, więc się powołuje następną. W pewnym momencie, to też jest charakterystyczne, najpierw te komuny miejskie z reguły przechodzą takie dwa etapy. Najpierw się wyzwalają spod władzy zwierzchniej królów niemieckich i biskupów, stają się samodzielnymi miastami, a potem, powiedzmy 100 lat później, zaczyna się bunt biednych przeciwko bogatym. I w XV wieku zwłaszcza mamy taką całą, w XIV-XV wieku mamy taką całą falę w całych północnych Włoszech takich rewolucji, tak zwanego popolo minuto, czyli ludzi małych, przeciwko popolo grasso, czyli ludziom tłustym. Tak, tak nazywano w średniowieczu tą elitę bogatą miejską. Z drugiej strony ta elita miejska, no właśnie, ona jednak popatruje na tych wielkich feudałów z okolicy z pewną zazdrością i na przykład kultura rycerska, dworska, francuska poezja trubadurów bardzo szybko się we Włoszech zagnieżdża i ci miejscy arystokraci uwielbiają właśnie stylizować się na rycerzy, uprawiać właśnie taką trubadurską poezję. Niejaki Franciszek z Asyżu na przykład, zanim właśnie odrzucił życie dworsko-miejskie i zdecydował się być wędrownym kaznodzieją, żyć z żebraniny, pisał poezje takie właśnie wzorowane na francuskich trubadurach. Jak już odrzucił to życie miejskie, to zaczął pisać poezję, tylko tym razem nie opiewał właśnie damy, tylko opiewał panią biedę, tak? Ale to była jakby cały czas w tej samej stylistyce poezja.
która oczywiście jest inspirowana poezją i muzyką arabską. Jak twierdzą niektórzy zresztą, na przykład w ogóle są tacy, którzy uważają, że idea rymu w poezji przyszła z poezji arabskiej. Nie ulega wątpliwości, że jeśli chodzi o instrumenty muzyczne używane w rejonie śródziemnomorskim, to one są po prostu, znaczy tam wszyscy wymieniają się ze wszystkimi, tak? Znaczy one wędrują po tym rejonie śródziemnomorskim od starożytności przez różne kolejne kultury, jakby cały czas używane na nowo. No ale właśnie, wracając do tego twierdzenia Brodela. Brodel mówił o miastach północnych Włoch, że one są właśnie w pewnym sensie już w średniowieczu pod wieloma względami nowożytne. Właśnie jeśli chodzi o sposób rządzenia, o sposób prowadzenia polityki, o to, że one w ogóle są państwami, tak? To znaczy one funkcjonują jako byty państwowe, a nie jako wspólnota rycerzy, którzy podlegają jakiemuś seniorowi na mniej więcej określonym terytorium. Tak jak ta Francja nie jest państwem w średniowieczu. Francja jest nie wiadomo czym tak naprawdę, a Wenecja wiadomo, jakby co, czym rządzi Republika Wenecka. Że właśnie to są miejsca, w których dokonują się bardzo zaawansowane operacje handlowe i bankowe. Że właśnie to jest inny rodzaj elity, właśnie tej przede wszystkim jednak miejsko-kupieckiej. Że poprzez swój handel one są no właśnie powiązane mackami z ogromnym obszarem świata. I są w stanie też wypuścić z siebie ludzi, którzy pojadą właśnie bardzo, bardzo daleko, tak na jakieś zupełnie niewyobrażalne regiony. One oczywiście żyją w symbiozie z tym światem feudalnym. Na przykład najlepszy przykład to jest właśnie ta ogromne korzyści, jakie te miasta włoskie na przykład odniosły z krucjat. Tak? Krucjaty były przedsięwzięciem stricte rycerskim, ale zdecydowanie te miasta sobie świetnie je niejako skapitalizowały. Tak? A z drugiej strony, mówi Brodel, te miasta przegrają w pewnym momencie, to znaczy koniec średniowiecza to jest również ten moment, w którym właśnie pojawia się takie zjawisko jak nowoczesne państwo. Bardzo wczesne, bardzo zalążkowe, prawda, od Francji XV-wiecznej do Francji XVIII-wiecznej, to jest jeszcze długa droga budowania naprawdę państwowości, ale przyszłość nie będzie już należała do miast i do republik miejskich. Nawet Wenecja, która do XVIII wieku właśnie przetrwa jako samodzielna republika i która jeszcze w wieku XVII będzie niesłychanie płodna kulturowo, no jeśli chodzi o muzykę tak na przykład, no to jednak umówmy się, że muzyka nowożytna jest w dużej mierze muzyką włoską właśnie, opera, teatr. Nawet Wenecja nie będzie w stanie konkurować właśnie z nowoczesnymi państwami, z ich potencjałem przede wszystkim finansowym i militarnym. Okaże się od mniej więcej XVI wieku zacznie się okazywać, że wojna staje się zajęciem tak kosztownym, że nawet tych wielkich republik miejskich już nie stać na takie armie, na jakie stać na przykład właśnie Francję czy Hiszpanię. Z drugiej strony no właśnie hiszpańskie złoto, które zacznie płynąć przez Hiszpanię do Europy z Ameryki, w ogóle zmieni cały układ sił gospodarczych w Europie nowożytnej. No właśnie portugalskie przyprawy złamią monopol wenecki i jakby ta przyszłość Europy będzie w pewnym sensie rozwijała się właśnie w taką stronę, że można powiedzieć, że te miasta XIV-XV wieku są jakimś jej modelem, a z drugiej strony no właśnie same te miasta będą przegranymi. Tak? Włochy nie są żadną, znaczy Włochy nie są właśnie zjednoczonym państwem do XIX wieku. We wczesnej epoce nowożytnej większość tych miast włoskich popada w zależność od różnych europejskich potęg. I nie ma już potęgi włoskiej, jak mówię, poza Wenecją, która się najdłużej trzyma i Wenecja naprawdę nie jest już tym, czym była. No a z drugiej strony, z kolei, po drugiej stronie morza, o czym też już mówiłam, wyrośnie zupełnie nowa potęga. Tak? To znaczy przyjdą Turcy osmańscy i dość długo, ale dość systematycznie, jakby podbijając kolejne rejony świata tego arabsko-muzułmańskiego, a potem podbijając Bizancjum, stworzą ogromne imperium zajmujące cały właściwie wschód Morza Śródziemnego, łącznie z Bałkanami, sięgające aż po Węgry w Europie, oczywiście walczące z Wenecją, ale co więcej przegrywające z Wenecją nieraz. Akurat na morzu Turcy nie byli najlepsi. Oni szli lądem, ich podboje były głównie podbojami lądowymi. Wenecjanie ich parę razy przetrzepali skórę właśnie na morzu. Natomiast terytorialnie z tego takiego pękniętego kalifatu, tak, który się porozpadał na bardzo różne części,
często walczące ze sobą, często właśnie zdominowywane przez niearabskie już ludy światy, powstanie właśnie to wielkie, potężne i do XVII wieku niezwykle ekspansywne Imperium Tureckie, a więc też układ sił na wschodzie też się radykalnie właśnie wraz z powstaniem tego Imperium Osmańskiego zmieni. I to już tyle na dzisiaj, natomiast właśnie ciąg dalszy w postaci z kolei tego wyjścia poza ten śródziemnomorski krąg handlowy w stronę tego wielkiego azjatyckiego szlaku handlowego, właściwie wielkich azjatyckich szlaków handlowych, to za tydzień.